Julita Olszewska, mamy do pogadania. Jestem scenarzystką i modelką i mam dwójkę tak zwanych bąbelków. No jakoś sobie radzę, no słuchaj, rzeźbię to. No raz jestem na planie jako modelka / aktorka, raz jestem jako scenarzystka, no ale najwięcej czasu spędzałam po prostu przy komputerze pisząc rzeczy. Jakby to samo w sobie jest stresujące mieć, wiesz, trzy etaty, no bo dla mnie to są trzy etaty, czyli dzieci, scenariusz, modeling, czy tam występowanie przed kamerą. I tego nauczyły mnie dzieciaki w sumie, że nie ma takiej celebracji pracy. Ja nie mam takiego luksusu, wiecie. No po prostu. Ja mogę pracować, jak oni są w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. I w momencie, w którym Ignacy miał kryzys, że nie chce chodzić do szkoły ze względów różnych i zaczęliśmy przyglądać się temu, że może zmienimy szkołę na homeschooling, no to jakby wyrażałam wsparcie i mówiłam Ignaciowi, że jeśli tak chcesz, okej, ale w środku płakałam, no. Jak wyobraziłam sobie, że on mi zabierze pusty dom, jakby dla mnie pusty dom, te 5 dni w tygodniu od 8:00 do 15:30 to jest mój dom, to mnie nawet wkurza, jak stary jest, nie? I takie mam, a nie masz jakiegoś planu? Jakby, co ta twoja agencja się ostatnio ociąga? Nic ci nie da. Na pewno nie masz jakieś reklamy do zrobienia czy czegoś? No wiecie, nie? Że po prostu... No i co? No mam kilka patentów na to, żeby to pogodzić. Macierzyństwo z pracą. Ustawiam sobie po prostu dużo więcej czasu, niż tak naprawdę potrzebuję. Znam siebie, znam swoje potrzeby, znam projekt. Wiem, że będę potrzebowała, nie wiem, 5 dni, żeby to skończyć. No to mówię, że skończę za 8 i 3 dni mam rezerwy pogodowej na dzieci, inne złamanie nogi, czy jakiś fuck up, czy że to, że trzeba ich tam poprzytulać trochę więcej. To, że mam dwa etaty, czyli jeden przy kompie i piszę, a drugi na planie, gdzie jestem przed kamerą. Ja już zaczęłam traktować wyjście przed kamerę jako urlop. Więc jak idę na zdjęcia, to tego dnia ja nie szykuję dzieci, tylko Wojtek, no bo ja muszę się wyszykować, cała piękna. I to jest dla mnie jakiś taki oddech, że jestem w miejscu, w którym nikt tak naprawdę ode mnie, wiecie, no nic nie chce, no oprócz tego, żebym się tam zaprezentowała przed tą kamerą i zrobiła co trzeba, ale jest mi serwowana kawa, dostaję lunch, na koniec często dostaję prezenty, jak dobrze zrobię swoją robotę i tak dalej, więc ja uprawiam taki płodozmian, czyli jest praca scenariuszowa, praca przed kamerą, dzieci, dom i tak dalej. Macierzyństwo w pracy tak dużo nie zmieniło, no bo ja już teraz nie pamiętam, jak to było inaczej, gdzie ma 11 lat, nie? Także w ogóle moje życie zawodowe przed Igim wyglądało inaczej i było o czym innym. Ja byłam wtedy modelką, która latała po całym świecie. Ja jakoś specjalnie za tym nie tęsknię. A odkąd jest Igi? Tak długo, jak jest Igi na świecie, tak długo jestem scenarzystką, więc ja nie wiem, jak to jest pisać, nie posiadając dziecka. Więc tak. Mam.